w pewnym sensie jest to kontynuacja, bo wcześniej organizowaliśmy turnieje z okazji Święta Niepodległości, z tym, że w tej chwili chcemy cyklicznie promować skoczów poprzez mistrzostwa, które też są przez pana burmistrza patronowane. Mamy nadzieję, że to będzie impreza na X lat. Na dzień dzisiejszy, na tą chwilę mamy potwierdzone 150 uczestników i są też to zawody międzynarodowe, są też uczestnicy z wszystkiego Cieszyna. W judo akurat są to kategorie wagowe. Tutaj jest to tak specyficzny sport, że wiek nie ma tyle znaczenia, ile waga, więc dzieci podzielone są w odpowiednich kategoriach. Widziałem, otrzymała tutaj wyróżnienie pani Monika Sawczuk. Nie? To jest z jakiej okazji? Pani Monika Sawczuk zrobiła dla naszego klubu naprawdę wielki, wielki sukces. Ja jeszcze wspomnę, my klubem jesteśmy od niedawna i dla takiego małego klubu z małego miasta zdobycie Mistrzostwa Polski w kategorii młodzików, które odbyły się w Sosnowcu, naprawdę jest to wielkie wydarzenie i dla niej, i dla całego klubu, a zresztą tak jak i dla Skoczowa. No to za rok, mam nadzieję, również się spotkamy tutaj na podobnej imprezie. Oczywiście, mam nadzieję, zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.